Montaż umywalki i baterii umywalkowej. Do zainstalowania umywalki potrzebne są zestaw montażowy do mocowania, syfon i bateria, które trzeba dokupić osobno. My wybraliśmy baterię z korkiem automatycznym i półsyfon. Umywalkę wiesza się na ścianie tak, by górna krawędź znalazła się na wysokości około 85 cm, ale jeśli mają z niej korzystać osoby niskie lub szczególnie wysokie, można umieścić ją kilka centymetrów niżej bądź wyżej. Zaczynamy od zmierzenia odległości otworów montażowych od górnej krawędzi umywalki. Zmierzoną odległość odejmujemy od wysokości, na której ma się znaleźć górna krawędź umywalki. Wyznaczoną w ten sposób wysokość nad podłogą zaznaczamy na ścianie, dokładnie nad środkiem otworu odpływowego. Na tej wysokości rysujemy na ścianie prostą linię. Musi być idealnie pozioma, dlatego posługujemy się poziomnicą. Na linii zaznaczamy odległość odpowiadającą rozstawowi otworów montażowych w umywalce. Pamiętamy, że środek musi się znaleźć w osi otworu odpływowego. W wyznaczonych w ten sposób miejscach wiercimy dwa otwory na kołki. Punktakiem zaznaczamy miejsca wiercenia, ostrożnie, by nie uszkodzić glazury. Do ściany możemy przykleić kopertę, do której trafi pył powstający podczas wiercenia. W ten sposób mniej nabrudzimy. Wiercimy nie używając udaru, by nie zwiększać ryzyka pęknięcia płytki. Używamy wiertła do glazury o małej średnicy. Następnie zakładamy wiertło do betonu i rozwiercamy otwory do wielkości równej średnicy kołków rozporowych z zestawu montażowego. Przez płytkę wiercimy bez udaru. Po przewierceniu płytki możemy włączyć udar i ostrożnie wiercić w ścianie. W wywierconych otworach umieszczamy kołki rozporowe i wkręcamy w nie szpilki z gwintowaną końcówką, na których będzie zawieszona umywalka. Teraz zamontujemy zawory do podłączenia baterii umywalkowej. Baterie podłączamy elastycznymi wężykami do kątowych zaworów odcinających. Po założeniu rozetki gwinty zaworów uszczelniamy pakułami lnianymi, starannie je nimi owijając. Następnie pakuły smarujemy pastą uszczelniającą przeznaczoną do instalacji wodnej. Przed odkręceniem korków zamykamy główny dopływ wody. Zawory wkręcamy w gwintowane końcówki podejść wodnych. Dokręcamy je hydraulicznym kluczem nastawnym z płaskimi szczękami, żeby nie uszkodzić zaworu. Warto zastosować zawory wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia. Chroni on głowicę baterii przed uszkodzeniem przez piasek i inne zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. Otwory przyłączeniowe do wężyków powinny być skierowane pionowo do góry. Z rozetek zdejmujemy folię zabezpieczającą. Przygotowujemy do montażu baterię, wkręcamy w nią wężyki i gwintowane szpilki mocujące. Przed włożeniem baterii do otworu umywalki pod korpus baterii zakładamy pierścień z uszczelką. Przekładamy wężyki przez otwór umywalki. Na szpilki zakładamy gumową podkładkę i dociskającą ją metalową płytkę. Dokręcamy nakrętki, pilnując, by wylewka baterii znalazła się w osi umywalki. Nakrętki dokręcamy do oporu, ale z wyczuciem, żeby nie uszkodzić porcelany. Bateria, którą montujemy, ma automatyczny korek. Jego korpus musimy umieścić w otworze odpływowym umywalki. Wykręcamy górną część i nakładamy ją z uszczelką od góry otworu odpływowego umywalki. Od spodu wkładamy część dolną, również z uszczelką, i skręcamy obie części ze sobą. Pilnujemy, żeby uszczelki były prawidłowo ułożone na swoich miejscach. Dolna część korpusu korka musi się znaleźć w takim położeniu, by otwór na cięgło korka był skierowany do tyłu w osi umywalki. Cięgło korka przekładamy przez otwór baterii i dokręcamy do niego jego drugą część. Umywalka jest przygotowana do zawieszenia na ścianie, więc zakładamy ją na przygotowane wcześniej szpilki.
Od spodu umywalki mamy dostęp do szpilek. Wsuwamy na nie plastikowe nakładki. Następnie zakładamy metalowe podkładki i mocno dokręcamy nakrętki kluczem oczkowym, ale tak, żeby nie uszkodzić porcelany. Przed ostatecznym dociągnięciem nakrętek trzeba wypoziomować umywalkę. Robimy to zmieniając ustawienie plastikowych podkładek. Używamy klucza płaskiego. Umywalka jest zamocowana, więc zabieramy się za połączenie baterii z instalacją ciepłej i zimnej wody. Wężyki baterii mają gwintowane nakrętki z uszczelkami. Nie trzeba ich dodatkowo uszczelniać, więc od razu nakręcamy je na gwinty zaworów. Dokręcamy je kluczem płaskim do oboru. Pilnujemy, żeby wężyki nie były skręcone lub załamane. Montujemy półsyfon. Otwór odpływowy w ścianie ma średnicę 50 mm, a rura syfonu 32 mm, dlatego stosujemy gumową redukcję. W redukcję wsuwamy poziomą rurę zestawu odpływowego. Okazuje się za długa, więc musimy ją skrócić. Przymierzamy syfon i zaznaczamy miejsce cięcia. Obcinamy rurę piłką do metalu. Starannie wygładzamy krawędzie uciętej rury papierem ściernym. Na rurę nasuwamy rozetę maskującą i nakrętkę z uszczelką. Rurę wsuwamy do otworu w syfonie i dokręcamy nakrętkę. Następnie wsuwamy drugi koniec rury do otworu w ścianie. Do korpusu korka przykręcamy poziome cięgło sterujące. Na poziome i pionowe cięgła automatycznego korka zakładamy łącznik. Mocujemy go tak, by pomiędzy cięgłami był zachowany kąt prosty. Regulujemy długość śruby podpierającej korek tak, by po umieszczeniu go w otworze odpływowym umywalki i wyciągnięciu cięgła korek całkowicie zatkał otwór, a po wepchnięciu cięgła uniósł się na wysokość umożliwiającą odpływ wody. Otwieramy główny dopływ wody i zawory odcinające do baterii. Sprawdzamy, czy bateria działa prawidłowo i czy wszędzie połączenia są szczelne. Styk umywalki ze ścianą uszczelnimy silikonem sanitarnym. Aby utworzył pasek równej szerokości, przyklejamy taśmę malarską do umywalki i do ściany. Nakładamy silikon. Palcem wygładzamy jego powierzchnię. Odrywamy taśmę malarską i gotowe.